Żyjemy w czasach dominacji samochodu, czterech kółek. Rozumiemy, że spieszymy się, że chcemy szybko dojechać, ale nie możemy zapominać o pieszych. Chcemy pieszym przywrócić miasto Gdańsk. Dzisiejsza decyzja dotyczy przejścia w poziomie ulicy między Bramą Wyżynną a Forum Gdańsk. Przystanki tramwajowe zostaną poszerzone o dodatkowe 2 metry. No myślę, że każdy, kto tam w tej chwili ciśnie się na tym przystanku, czekając na tramwaj, doceni to rozwiązanie. Wszystko to zdecydowanie ułatwi funkcjonowanie pieszych, funkcjonowanie ruchu pieszego w tym obszarze. Przyjmujemy w koncepcji takie rozwiązania, które starają się znaleźć kompromis pomiędzy płynnością ruchu kołowego, także komunikacji zbiorowej, a ruchem pieszym. Dlatego założyliśmy między innymi dwuetapowe przejście dla pieszych. I to rozwiązanie w naszej ocenie z tych analiz wynika, że będzie miał naprawdę minimalny wpływ na ruch kołowy. Ja tylko podam, że dla pieszych ta faza będzie łącznie z tak zwanymi czasami międzyzielonymi wynosi 23 sekundy, dla pojazdów blisko 120 sekund. Także jest to różnica.